Wyruszamy. Druga 50. Jedziemy z południa Polski do Chorwacji samochodem elektrycznym Tesla. Jak długo zajmie nam podróż razem z ładowaniem? Najpierw jedziemy do Bled, do Słowenii i zobaczymy, gdzie po kolei warto się zatrzymać. Istotnych informacji, ale zanim je powiem, najpierw zasubskrybuj mój kanał. Co muszę powiedzieć? Tesla, no w zależności od modelu, ale akurat ten ma zasięg tak około 420 km. I trzeba też uwzględnić, że jeżeli się jedzie na wakacje, no to zazwyczaj jedzie kilka osób. Dodatkowo każdy ma też bagaż, co też sprawia, że ten zasięg może być nieco mniejszy. Jeszcze trzeba też uruchomić klimę, niektórzy też sobie radio włączą, chyba większość osób włączy radio. Pierwsze ładowanie po około 2 godzinach, Brno, Czechy. Tesla Supercharger. Podłączamy do ładowania. Automatycznie otworzyło się. Żeby naładować Tesla z około na 15%, 20% do prawie pełna, tutaj mówię, że warto tak do 90-95% naładować, no to zajmuje to tak pół godziny. Czasem troszeczkę dłużej, czasem trochę krócej. I to jest czas, który jest na szybkich ładowarkach. Tych, które na większości stacjach ładowania, no to właśnie takie są, które mają na przykład moc 150 kW. To wtedy rzeczywiście mamy te pół godziny mniej więcej na ładowanie. Ale myślę, że w takiej podróży nie jest to problemem, kiedy i tak trzeba się zatrzymać, żeby iść do toalety, żeby coś zjeść, żeby na chwilę rozprostować nogi. Albo sobie dalej ustawić kolejne stacje. Co ciekawe, mamy podłączone ze sobą cztery ładowarki jednocześnie. 1D, 1C, 1B i na końcu 1A. Oznacza to, że jeżeli będą cztery samochody się ładować, to ta moc zostanie rozłożona na cztery samochody. Także trzeba wtedy liczyć się z tym, że trochę dłużej może zająć ładowanie niż jeżeli by się tylko jeden samochód ładował. W stacji warto zwrócić uwagę, że mamy właśnie takie oznaczenia, jak przed chwilą pokazywałam, czyli 1A, B, C, D. Czyli mamy po prostu pojedyncze numerki, bo jeżeli mamy tutaj tą samą literkę, a kolejne literki alfabetu, to oznacza, że te ładowarki są ze sobą połączone. I jeżeli będzie kilka samochodów się ładować właśnie na tych częściach, chociaż zazwyczaj mamy osobno tam tą jedynkę, osobno dwójkę, no to w takim przypadku będzie trochę wolniej się ładować, bo one są ze sobą połączone i ta moc się rozdziela pomiędzy te kilka samochodów. No w praktyce to i tak nie będzie trwało nie wiadomo ile, ale wiadomo, że już może być dłużej niż pół godziny, więc warto zwracać na to uwagę. Austria. Kolejne ładowanie w Austrii, Wiener. Jedna z większych stacji do ładowania. Mamy tutaj 14 ładowarek Tesli. Jak zwykle podłączone i zablokowane, żeby nikt nam nie odłączył. Sprawdzam, ile się naładowało. Jak widać, można za każdym razem podejrzeć, ile to jest kilowatów, a ile kilometrów na godzinę nam się uzbierało. Zasięg to tak około 420 km. Wychodzi.
szybkie ładowanie jest dobre podczas podróży, zwłaszcza na tak dalekie odległości jak podróż z Polski do Słowenii czy do Chorwacji, ale tak na co dzień lepiej jest ładować sobie powoli baterię czy akumulator, jak po prostu w każdym urządzeniu, czy nawet takim zwykłym laptopie. Wolne ładowanie sprawia, że nie tracimy tak na żywotności, węższą mamy jakość naszej baterii, na dłużej ona nawet wystarczy, nie będzie potem się też w przyszłości tak szybko rozładowywać. Tak na co dzień można sobie ładować z zwykłego gniazdka w takim domu. Ostatnie ładowanie przed słoweńskim Bled, tym razem w Austrii jeszcze, ale gdzieś na uboczu takiej małej miejscowości. I już ostatnie ładowanie przed słoweńskim Bled. Już jesteśmy bliziutko, 10 minut do celu. Specjalna toaleta dla klientów Tesli. I dojechaliśmy razem z postojami i ładowaniem po niecałych 6 godzinach. Bled w Słowenii. Co mnie zaskoczyło w podróży? Przede wszystkim, że zupełnie inaczej niż jechaliśmy w Polsce do Mielna, z południa Polski też. Bo w Polsce, za każdym razem jak się zatrzymywaliśmy na tych stacjach ładowania, no to obok były stacje paliw, więc też był McDonald's, KFC, albo po prostu z Orlenu jakieś jedzenie, którego można sobie spokojnie usiąść i zjeść obiad. A tutaj akurat bardzo często za granicą się trafia, że takie ładowarki są albo obok hoteli, albo po prostu gdzieś przy marketach, na jakichś innych takich uboczach. Może nie dlatego, że jednak za granicą jest ich więcej nadal niż w Polsce. Wyruszyliśmy z Bled, jedziemy do Chorwacji i ładujemy jeszcze na granicy w Kozinie. Bled w Tesli zawiódł w Chorwacji. Mapa się straciła. Drogę z Polski do Słowenii, a później do Chorwacji, mogę powiedzieć, że jest ona bardziej komfortowa w Tesli niż w innym samochodzie spalinowym. Mamy bardzo wygodną mapę, na której widać obiekty, więc jest łatwiej rozpoznać, kiedy należy skręcić. Nie musimy tylko patrzeć, tak jak mamy na zwykłej mapie w ogóle na ulicę, a obszar jest po prostu jakoś na szaro pokazany, tylko ta mapa jest bardziej taka trójwymiarowa i rzeczywiście widać mniej więcej, czy drzewa, czy jakieś domy, inne budynki, więc to łatwiej na pewno jest przejechać. Dodatkowo mamy parę takich udogodnień. Są mniejsze wstrząsy jadąc Teslą. W Czechach winieta była darmowa. Co prawda trzeba wypisać na stronie internetowej formularz w Czechach. I potem można już sobie bez problemu jeździć na czeskich autostradach, nie płacąc za winiety. A normalnie to tak 70 zł, 60 się zapłaciło za winietę, także no lepiej jest sobie z tego skorzystać. Na pewno taniej jest niż diesel albo benzyna.
Tak, do mapy tylko wspomnę. No, w Chorwacji, jak wjeżdżaliśmy właściwie na granicy Chorwacji z Słowenią, to mapa nam pukała i to w jedną stronę i w drugą stronę tak samo. Ale to tylko taki był moment, kiedy traciliśmy widoczność mapy w Tesli. Ale myślę, że to nie problem, bo to była prosta droga, więc tak żadnych zakrętów nie było. Czekam na Was w kolejnych filmikach.